Siemaneczko, cześć, witam na Twitch. Zapraszam do kolejnego filmiku z Lost Ark. Zagramy sobie Chaos Gate'a na Punice. Pierwszy na 1302. Mój pierwszy. Pier trzeci, wreszcie, nareszcie. Fajnie. Fajnie, że się wreszcie udało dojść. Tak naprawdę nie wiem teraz, jaką postać bym chciał. Kolejną na tier trzeci. Zobaczymy, ile shardów dostaniemy. Ja tak naprawdę się nie skupiałem na robieniu tych daily eventów. A też dużo shardów z tego mamy na drugim tierze, więc... No też, jak ktoś rushował i chciał bardzo szybko przejść na tier 3, to na pewno robił to codziennie, fokusował się na tym. Ja to tak robię, jak mam ochotę. No, dobrze gra teraz chodzi, bo pamiętam, jak wcześniej robiłem bez tych ustawień wyświetlania walki. Dokładnie chodzi mi o to, że widziałem wszystkie czary, jakie były rzucane podczas rozgrywki. No to czasem się zdarzało tak, że gra akurat lagowała i był spadek klatek na sekundę podczas rozgrywki. Teraz już po przestawianiu tych opcji nie mam czegoś takiego, więc mogę fajnie nagrywać w 60 klatkach na sekundę grę i nic się nie dzieje. Poza tym, że ginę. Ale to standard. To standard. Teraz kolejnym celem byłoby zrobienie 1370, ale... I tak mówię, jak tam jakoś mi się nie spieszy i wydaje mi się, że bardziej będę starał się może drugą postać na tier 3 dojść, tak? Drugą postacią? Więc co, tą czarodziejką moją pierwszą, to wydaje mi się, że daily dungeony, wiadomo, tak jak każdym altem. No i może się skupię na robieniu tego jednego daily. I przepraszam, globalnego eventu, tak jak teraz właśnie tutaj robimy Chaos Gate. I tam prędzej czy później uda mi się dojść do tego 1370, miejmy nadzieję. To muszę zrobić, jeszcze muszę zrobić upgrade na mapy w Strongholdzie, na nowy kontynent, na Punikę oczywiście, bo jeszcze nie mam, więc na pewno będziemy się bawili w odkopywanie artefaktów, jak najbardziej, dalej. Teraz będą trzecie pomarańczowe kamienie, nie wiem, jak one się nazywają nawet. No to widziałem, że jest sporo jakichś różnych dodatkowych rzeczy do stekowania przedmiotów. Kamienie fuzji. Chyba dwa rodzaje kamieni fuzji, czy trzy rodzaje kamieni fuzji. Będę musiał to później zobaczyć, o co tam chodzi. Także dodatkowe macy specjalnie, tylko żeby nam utrudnić oczywiście upgrade'owanie, ulepszenie naszej postaci, ale co tam. I tak to już jest tier trzeci, ostatni, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko jak po prostu granie. Po prostu trzeba będzie grać i to zrobimy. Tu jakaś walka z tym, że kafilę złota uzyskamy. Będzie 100, to zawsze coś. Ja nawet nie wydaję już złota poza upgrade'ami w twierdzy i przekuwaniem przedmiotów, ze względu na to, że już mówię, już nie mam zamiaru tam jakoś się spieszyć. Bo nie ma sensu. Co, to już będzie koniec? Ostatnia walka? Trzeba jakiegoś spala zapodać, rzucić też trzeba, żeby nam zaliczyło event. Że tu byliśmy. Nas nie zabili tylko. No i dobrze. Na rajdy to nawet nie mam postaci zrobionej, bo trzeba mieć pasywkę wymaksowaną gruża, a ja nie mam. Więc ja nawet nie będę grał rajdów. No chyba, że postaram się ten niżej, niższym levelu zagrać, bo tier 3 to trzeba mieć pasywkę ustawioną dobrą. Ja wcześniej wszystkie rajdy robiłem bez pasywki, bo jednak nie było to jakoś super potrzebne.
wystarczyły odpowiednie granaty, ustawienie odpowiednich granatów, które zadawały obrażenia takie, na które boss rider był wrażliwy, czyli jak był wrażliwy na energię, no to granaty energetyczne, na święte to granaty święte i so on, także to powodowało generalnie szybsze ukończenie rajdu bossa. No ale teraz jestem już w takiej sytuacji, w której będę musiał mieć odpowiedni gear, czyli wydaje mi się, że będzie potrzebny epicki albo nawet legendarny z dungeonów, jakiś oczywiście też wysoki e-level i odpowiednia pasywka na bossy, na solo raid, więc to musi być grucz, gracz, który zwiększa o 20% zadawane obrażenia, no i też dostajemy o 20% obrażenia zwiększone, natomiast trzeba się nauczyć tak mechaniki, żeby po prostu móc omijać atak bossa. By the way, w trzecim tierze fajnie się czarodziejka prezentuje. Tak, kurczę, przeoczyłem. Jeszcze tam trwa coś. Aukcja. A nie wiem, czemu nie widzę. To się już chyba tak skończyło szybko, że nawet nie zauważyłem. Ile tam dostaliśmy tego złota? O, 200, 216, jak miło. Dobrze, okej. 216 złota, jeden event, no to tak, to jednak... To jest też dużo złota, tak jak wcześniej wspomniałem, nawet 100 złota 7 dni to jest 700, 2 tygodnie, 1400, to zawsze by to się nazbierało, ale ja powiem tak, jak mówiłem, wspominałem, jak ktoś słuchał, to na pewno jest to dobrze robić, ja tam akurat nie robiłem tego codziennie. Ja nawet dalej nie mam tego Harmony Island zrobionej, mówiłem, żeby zrobić, no tak, bo to jest warto zrobić, to kończę ostatni quest na wyspie, a też nie zrobiłem. Dobra, także to było na tyle. Punika. By the way, w ogóle cała Punika jest bardzo tak fajnie zrobiona, przyjemnie i bardzo szybko się przechodzi. Chyba najszybszy kontynent do przejścia, jaki był. Najszybszy kontynent. Tak trudno się dostać, a najszybszy kontynent, żeby przejść. Tutaj widzę, będziemy mieli... O nie. Odkopywanie. Odkopywanie mamy. Na tych dwóch krainach. No dobra, to nic, ja uciekam. W planie jest coś tam poprzykuwać. Dopiero początek. Dopiero na pierwszym poziomie wszystko. Dopiero na pierwszym poziomie wszystko. Na razie, hej, cześć.